Dzień dobry, nazywam się Monika Mazurczak, jestem specjalistą fizjoterapii w ośrodku Darmedica w Kielcach. W ośrodku prowadzimy terapię zarówno dorosłych pacjentów, jak i dzieci. W terapii mamy holistyczne podejście do pacjenta. Wykorzystujemy międzynarodowe metody kinezoterapeutyczne, oparte głównie na ruchu. Pracujemy zgodnie z mottem. Ruch jest w stanie zastąpić każde lekarstwo, ale żaden lek nie jest w stanie zastąpić ruchu. Od kilku miesięcy w terapii wykorzystujemy innowacyjną metodę, jaką jest ENF, elektroneurofeedback. Włączanie w terapię ENF daje nam bardzo dobre przygotowanie pacjenta do dalszej pracy, zapewniając efekt przeciwbólowy, przeciwzapalny i rozluźniający napięte struktury. Arkadiusz Kowal, przychodnia Darmedica. Jestem magistrem fizjoterapii. W swojej pracy wykorzystuję terapię manualną. Opieram się na kinezie oraz na nowoczesnych metodach współczesnej fizjoterapii. Chciałbym przedstawić urządzenie ENF. To jest urządzenie, które wykorzystujemy w terapii autoadaptacyjnej. Zasada tego urządzenia jest bardzo złożona. Głównie bazuje ono na impulsie elektrycznym, który jest wysyłany do tkanki. Działanie to jest stricte na poziomie komórkowym lub subkomórkowym. Możemy w ten sposób modelować potencjał wyjściowy czy też czynnościowy błony komórkowej. Dlaczego ENF? A przede wszystkim dlatego, że to urządzenie zawiera w sobie dwie komponenty. Element terapeutyczny i element diagnostyczny. Zastosowanie głównie to ortopedia, ortopedia pourazowa oraz neurologia. W swojej pracy opieram się oczywiście na badaniu funkcjonalnym tkanek i palpacji. Natomiast za pomocą tej sondy mogę zbadać te obszary, o których nigdy bym nie pomyślał, że mogłoby być tam coś nieodpowiedniego. Urządzenie daje nam możliwości korzystania z niejako dwóch modułów zabiegowych. Jeden moduł to są gotowe protokoły zabiegowe, gdzie wybieramy gotowy algorytm przystosowany do jednostki chorobowej i stanu klinicznego pacjenta. Jeżeli chodzi o dziedziny pracy, w których możemy pacjenta zaangażować, jest to poczynając od fizjoterapii poprzez ortopedię zabiegową, pozabiegową, fizjoterapia sportowa, neurologia, również stomatologia, urologia, a nawet algorytmy gotowe z zakresu medycyny estetycznej. Druga paleta możliwości jest to działanie doraźne, natychmiastowe, które obejmuje zakres lekkiego, intensywnego bólu, z którym często się spotykamy, ponieważ pacjent go sygnalizuje jako jeden z pierwszych objawów. Mamy również postępowanie w stanie zapalnym, czy to w stanie zapalnym ostrym, czy w stanie zapalnym przewlekłym. I mamy również postępowanie przeciwobrzękowe, czyli tak zwany głęboki bądź powierzchowny drenaż tkanek. Bardzo bogaty, rozbudowany interfejs daje nam możliwości przedstawienia również pacjentowi, na jakich strukturach pracujemy. Mamy tutaj przed sobą awatara, z którego możemy zdjąć tkankę skórną, odsłaniać po kolei mięśnie do warstw głębiej położonych anatomicznie i również obserwować układy. Tutaj akurat mamy układ naczyniowy, układ limfatyczny, nerwowy i również tkankę łączną oraz narządy. I wreszcie to, co najważniejsze z punktu widzenia pacjenta, czyli skuteczność, która jest poparta szerokimi, randomizowanymi badaniami naukowymi. Nieskromnie muszę powiedzieć, że ponad 90% pacjentów, z którymi miałem przyjemność współpracować, była bardzo zadowolona z włączenia tego urządzenia w proces fizjoterapii. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.